Cześć widzowie, dziś na poboczu zapowiedzi mocniejszej Toyoty Supry GRMN, hybrydowy Fiat 500 już w sprzedaży oraz Lamborghini Urus od 1016 Industries. Zaczynamy! Aston Martin końcowo znalazł inwestora, który wykupił prawie 17% udziałów za $240 milionów. Szczęśliwcem jest kanadyjski miliarder i właściciel zespołu F1 Lawrence Stroll. Transakcja została dziś oficjalnie ogłoszona na londyńskiej giełdzie i obejmuje ona dodatkowe 318 milionów funtów w wyniku dodatkowej emisji, podnosząc sumę do 500 milionów funtów. Stroll jest także właścicielem zespołu Racing Point F1, który zostanie wkrótce przemianowany na Aston Martin F1 w ramach umowy. Z inwestycji mocno skorzysta brytyjski producent, który w ramach poprawy płynności otrzyma krótkoterminowy dodatek w kwocie 55,5 miliona funtów. W ten sposób Stroll wraz z jego konsorcjum zdołał pokonać chińskie Geely. Inwestycja ma przynieść niewielkie zmiany w strategii Astona Martina na najbliższe lata. Przykładowo ponowne uruchomienie marki Lagonda zostanie opóźnione do 2025 roku, natomiast firma ma stać się wysokiej klasy luksusową marką oferującą wyłącznie samochody elektryczne. Roczne koszty operacyjne firmy mają zostać zmniejszone o 10 milionów funtów, a żeby tego dokonać należy zmniejszyć zatrudnienie. Obecnym najwyższym priorytetem dla Astona jest SUV o oznaczeniu DBX, natomiast to nie znaczy, że firma nie będzie skupiać się też na innych projektach. Kontynuowana będzie współpraca z Red Bull Advanced Technologies w celu finalnego stworzenia modelu Valkyria. W połowie 2020 roku ma być też gotowy efektywny modularny silnik V6 przystosowany do pracy z silnikiem elektrycznym. Volkswagen zaprezentował koncepcyjnego Golfa R i Performance jeszcze przed debiutem na GP Ice Race w Celam Z. Ma to być zapowiedź przyszłych wyczynowych samochodów w gamie niemieckiej marki. Samochód posiada oczywiście napęd na 4 koła oraz do tego elektryczny układ napędowy. Projekt oparto na Golfie GTI TCR, o czym świadczą charakterystyczne progi, wydatna dokładka do przedniego zderzaka oraz poszerzone błotniki. Pojawiło się też duże tylne skrzydło, klatka bezpieczeństwa i aluminiowe obręcze. Oprócz Volkswagena Golfa R i Performance, firma ma zamiar zaprezentować też ID.R, Tiroka R oraz dwa garbusy. Jednym z nich jest rajdowy 1302S Salzburg, a drugim Beetle R, który 5 razy z rzędu wygrał mistrzostwo USA Rallycross. Pierwszym elektrycznym pojazdem od niemieckiego producenta, który otrzyma emblemat R, ma być ID.3 R. Model zadebiutuje na rynku w 2024 roku, będzie miał napęd na wszystkie koła oraz mocne silniki elektryczne. Mazda 2 to przykład kolejnej ofiary unijnych przepisów związanych z emisją dwutlenku węgla do atmosfery. Wcześniejsze egzemplarze emitowały 111 gramów na każdy przejechany kilometr, a to oznacza, że gdyby Japończycy nie wprowadzili zmian, to za każdy sprzedany samochód musieliby płacić Unii Europejskiej nieco ponad 10 tysięcy złotych. Przy cenie samochodu kształtującej się na poziomie 55 tysięcy złotych oznaczałoby to gigantyczną podwyżkę. Mazda zainstalowała zatem w samochodzie układ mild hybrid, składający się z silnika łączącego funkcje alternatora i rozrusznika. Energia magazynowana jest w kondensatorach, a nie w bateriach. Poprawiono również wygłuszenie kabiny, wymieniając podsufitkę i uszczelki z tyłu pojazdu. Dorzucono światła LED z większą liczbą aktywnych segmentów i zainstalowano system inforozrywki z Android Auto oraz Apple CarPlay. Dzięki zainstalowaniu układu miękkiej hybrydy udało się obniżyć emisję do 94 gramów na kilometr, ale i tak spowodowało to wywindowanie ceny samochodu do 71 tysięcy złotych. Lamborghini Urus jest zdecydowanie jednym z częstszych bywalców warsztatów firm tuningowych. Tym razem za projekt wziął się amerykański warsztat 1016 Industries, który trafia w gusta lokalnych raperów i celebrytów. Podczas wizyty auto zostało zaopatrzone w obfite poszerzenia karoserii, zmodyfikowane zderzaki, dokładki progów, dyfuzor rodem z wyścigowego bolidu. Szerokość samochodu wzrosła aż o 10 cm. Dzięki modyfikacjom układu dolotowego i wydechowego oraz oczywiście za sprawą chip tuningu, moc samochodu wzrosła z 650 do imponujących 840 koni mechanicznych. Tak podkręcony Urus jest w stanie pokonać 1/4 mili w 11 sekund. Innych osiągów niestety nie podano. Auto można stuningować korzystając z zewnętrznych pakietów aerodynamicznych limitowanych do 50 sztuk, każdy w cenie $45 tysięcy. Bentley specjalnie na imprezę GP Ice Race w Celam Z w Austrii przygotował zmodyfikowanego Continentala GT napędzanego silnikiem W12 i przyciągającego uwagę niecodzienną kolorystyką. Moc generowana jest przez wspomnianą 6-litrową jednostkę i wynosi 635 koni mechanicznych oraz 900 Nm momentu obrotowego. W dobrych warunkach przyspiesza do setki w 3,6 sekundy i osiąga prędkość maksymalną równą 333 km na godzinę. Samochód dysponuje także trzykomorowymi pneumatycznymi resorami.
Teraz czas na Wheels and More oraz modyfikację Mercedesa AMG GTR, który już wyjeżdżając z fabryki nie musi narzekać na brak mocy. Może pochwalić się silnikiem generującym 585 koni oraz 700 Nm momentu obrotowego. Podstawowy zestaw modyfikacji zaproponowany przez tunera, obejmujący zmodyfikowany filtr powietrza i chip tuning, pozwala na osiągnięcie wartości rzędu 650 koni i 780 Nm, a to wszystko za jedyne 2251 euro. Chętni na więcej mogą zdecydować się na nowy układ wydechowy, brzmiący agresywniej i oferujący dodatkowe przyrosty mocy do 670 koni oraz 830 Nm. A to wszystko za 7479 euro. Najwyższą opcją jest zestaw obejmujący jeszcze wydajniejsze sprężarki, dający nam sumarycznie 750 koni mechanicznych. Odpowiednie zestrojenie całości da nam w ekstremalnym przypadku aż 800 koni oraz 860 Nm. Najbardziej wymagający mogą dobrać sobie sportowe regulowane zawieszenie i zestaw pięknych 20 i 21 calowych obręcz Wheels and More. Mercedes klasy X nie przyjął się na rynku i firma ze Stuttgartu podejmuje decyzję o zaprzestaniu produkcji. Auto produkowane przy współpracy z Nissanem, mającym ogromne doświadczenie w kwestii budowania pick-upów, ma zakończyć swój żywot w maju tego roku. Najwidoczniej zdecydowano się w przypadku tego samochodu na zbyt mało modyfikacji względem wersji bazowej. Klienci nie poczuli klimatu premium, a japońskie korzenie dawały się we znaki w zbyt dużej ilości miejsc. Nie pomogło też opóźnienie premiery silnika V6 ze stałym napędem 4MATIC. Z drugiej strony niemiecki producent szuka też sposobów na cięcie kosztów i jest to jeden z najmniej inwazyjnych. Klasa X była samochodem niszowym. W pierwszym pełnym roku produkcji sprzedało się jedynie 16 tysięcy egzemplarzy, a łącznie od początku sprzedaży do klientów trafiło mniej niż 40 tysięcy samochodów. Tesla Motors rusza z produkcją małego crossovera o nazwie Model Y, który miał co prawda ruszyć pod koniec zeszłego roku, ale plany się nie powiodły. Próbna produkcja ma ruszyć oficjalnie już w marcu tego roku. Być może jest to spowodowane niedawnym ograniczeniem produkcji modelu S, którego wygryza budżetowy Model 3. Tesla Model Y ma być początkowo produkowana w ograniczonej liczbie egzemplarzy. Pierwsze sztuki zostaną zmontowane w Kalifornii, natomiast od 2021 roku wyjadą także z Szanghaju. Dla obniżenia kosztów Model Y korzysta z wielu elementów modelu 3. Dzięki temu montaż tych samochodów jest prostszy i bardziej efektywny. Co ciekawe, w tym modelu amerykański producent chciał zastosować innowacyjną metodę odlewania całej ramy przestrzennej nadwozia, aby nie składać jej za pomocą spawania i klejenia. Zamiast produkować 70 mniejszych elementów, można wykonać jeden duży element. Rozwiązanie to ma jednak pewne wady, którymi na przykład jest brak możliwości uczynienia konstrukcji bardziej lekką poprzez częściowe użycie lżejszych materiałów. W przypadku monolitu taka konstrukcja z natury będzie cięższa. Niestety nie jest pewnym, czy Tesla zdecydowała się końcowo na taki ruch. Fiat 500 debiutuje w polskich salonach z nową hybrydową wersją napędową. Oprócz leciwej jednostki 1.2 69 koni mechanicznych w gamie silnikowej pojawił się 1.0 Firefly współpracujący z systemem Mild Hybrid. Taki zestaw charakteryzuje się o 30% mniejszym zużyciem paliwa i emisją szkodliwych substancji. Na pokładzie znajduje się generator napędzany paskiem połączonym z pozostałymi elementami osprzętu. Odzyskuje energię z hamowania i wytracania pędu. Ta natomiast jest przechowywana w litowo-jonowej baterii o pojemności 11 Ah. W zależności od sytuacji dodatkowy prąd jest przeznaczony na wsparcie silnika spalinowego i chwilową poprawę osiągów lub zasilania elementów wyposażenia. Po wrzuceniu biegu neutralnego w 6-stopniowej skrzyni manualnej następuje wyłączenie jednostki spalinowej do prędkości 30 km na godzinę. Wersja Mild Hybrid kosztuje minimum 51 100 zł. W zamian otrzymujemy podstawową wersję wyposażenia POP. Już bazowo otrzymujemy tu klimatyzację, centralny zamek oraz elektrycznie sterowane szyby i lusterka. Mocniejsza Toyota Supra w wersji GRMN według plotek mogłaby otrzymać do napędu 3-litrowy turbodoładowany rzędowy silnik 6-cylindrowy o mocy prawie 400 koni mechanicznych. Samochód prawdopodobnie zadebiutuje jeszcze w tym roku. Oprócz zwiększenia mocy, samochód miałby również nieco stracić na wadze dzięki zastosowaniu włókna węglowego. Dodatkowe wzmocnienie nadwozia sprawiłyby, że model byłby sztywniejszy i posiadałby ulepszone zawieszenie. Możliwym jest też znacznie bardziej agresywny pakiet stylistyczny oraz wyższa cena w porównaniu z obecną. Główny inżynier do spraw projektu Toyoty Supra zapowiedział, że japoński producent będzie co roku wprowadzać nowe wersje tego samochodu. Do obsługi silnika pojawiłaby się tu automatyczna skrzynia biegów. Przypominamy tylko, że samochód wyścigowy producenta, czyli Toyota Supra GT4, generuje 429 koni mechanicznych z tego samego 3-litrowego silnika, zatem nie powinno być większych problemów z podrasowaniem tej jednostki przez firmy trzecie. Dzięki za dzisiejszą obecność i miłego dnia. Nie zapomnijcie subskrybować kanału Jazdy Próbne i oglądać nas również jutro rano. Cześć!